Zmiana przekonań. Klucz do angielskiego. Odczytam ci historię Marii, jak sama ją opowiedziała. Cześć. Chciałabym podzielić się z tobą moją podróżą. Kiedy uczyłam się angielskiego tradycyjnie, myślałam, że wszystko sprowadza się do zapamiętywania słówek, zrozumienia gramatycznych konstrukcji i szybkiego tłumaczenia w głowie. Ale to było jak próby zbudowania zamku na piasku. Mimo że znałam wiele słów i zrozumiałam wiele zasad gramatycznych, czułam, że czegoś mi brakuje. Czułam się jak ptak w klatce, nie mogąc swobodnie wyrazić swoich myśli. Kiedy byłam już na skraju rezygnacji, spotkałam nauczyciela, który był jak przewodnik w górach, prowadzący mnie po nieznanych szlakach przez mgłę niepewności. Nauczyciel powiedział mi: Mario, potrzebujesz zmienić swoje przekonania. Potrzebujesz otworzyć się na nowe możliwości, nawet jeśli teraz wydają ci się niezrozumiałe lub niemożliwe. Kiedy spróbowałam zaakceptować te słowa, zaczęłam robić postępy. Zrozumiałam, że nauka języka to nie tylko kwestia świadomego zapamiętywania informacji, ale także zdobywania językowych doświadczeń, bo angielski wymaga przeżywania go jako doświadczenia. Dziś mówię płynnie po angielsku i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Jak powiedział jeden z moich znajomych: Mario, twoja angielszczyzna jest teraz tak naturalna i płynna, jakbyś mówiła tym językiem od zawsze. Pamiętaj, że twoje przekonania to klucz do twojego sukcesu. Zmieniaj je, bo twoje nastawienie warunkuje twój rozwój. Zrób to, a wtedy angielski będzie i twoim sukcesem. Potrafisz, jak Maria, zmienić swoje najgłębsze przekonania? Jestem Tomasz English Wyszkowski. Pomagam zmieniać przekonania i osiągać sukcesy.